Witajcie! Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czyli czas wspólnego jedzenia karpia, śpiewania kolęd, ale być może jest to też dobra pora, aby skupić swoje myśli na samym Bożym Narodzeniu, aby zastanowić się, dlaczego świętujemy akurat takie wydarzenie i czy ono ma dzisiaj dla nas jakieś znaczenie, czy jest może tylko pretekstem do spędzenia czasu z rodziną. Niewątpliwie dobrze jest świętować z bliskimi, ale jest też taka smutna zależność, że im więcej zimy mamy za sobą, tym więcej twarzy brakuje nam przy świątecznym stole. Twarzy naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata i którzy już nigdy więcej z nami do tego stołu nie zasiądą. Niestety aktualnie nie żyjemy wiecznie i wszystkim nam jest pisane prędzej czy później z tego świata odejść, ale na tym rzecz się nie kończy, albowiem musimy się wszyscy pokazać przed sądową stolicą Chrystusową. A ponieważ przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, a wiele ich jest, którzy przez nie wchodzą, dlatego w dniu sądu większość ludzi dowie się, że trafi do piekła, na wieczne męki w jeziorze gorącym ogniem i siarką. I w tym dniu nie będą mogli zrobić już nic, żeby zmienić swój wyrok. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. A tak naprawdę wszyscy zasługujemy na to, żeby trafić do piekła. Jako napisano, nie masz sprawiedliwego ani jednego, albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. Wszyscy, to znaczy, że i ja, i ty też. Wszyscy złamaliśmy przykazania Boga, który nas stworzył i dzięki któremu oddychamy. A zapłata za grzech jest śmierć. I nie chodzi tu tylko o pierwszą śmierć, kiedy schodzimy z tego świata, ale przede wszystkim o drugą śmierć, o wtrącenie do jeziora gorącego ogniem i siarką. To jest druga śmierć. I jedyny sposób, żeby jej uniknąć, jest bardzo ściśle związany z narodzeniem Jezusa. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. 2000 lat temu w Betlejem Bóg narodził się z dziewicy jako człowiek. Nadano mu imię Jezus. Przeżył bezgrzesznie swoje życie, na koniec którego, jak wiemy, został ukrzyżowany. I kiedy był na krzyżu, On, który był bez grzechu, wziął na siebie nasze grzechy i co za tym idzie, należną im zapłatę. Dlatego, kiedy oddał ducha i jego ciało złożono w grobie, jego dusza zeszła do piekła na 3 dni i 3 noce. Po 3 dniach zmartwychwstał. Pokazał się między innymi swoim uczniom, rozmawiał z nimi, jadł, pokazał im ślady po gwoździach w swoich rękach, po czym wstąpił do nieba. Także Jezus wziął należną nam zapłatę za grzechy na siebie. Ale to nie znaczy, że automatycznie wszyscy pójdziemy do nieba. Jest jedna rzecz, którą musimy zrobić, żeby mieć życie wieczne. Pismo Święte mówi, że aby dostąpić zbawienia, musimy uwierzyć Bogu. Musimy uwierzyć, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, został pochowany i 3. dnia zmartwychwstał. Jak powiedział sam Jezus, kto słowa mego słucha i wierzy onemu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie przyjdzie na sąd, ale przeszedł ze śmierci do żywota. Jak powiedział apostoł Piotr, kiedy mówił o Jezusie, temu wszyscy prorocy świadectwo wydają, iż przez imię Jego odpuszczenie grzechów weźmie każdy, co weń wierzy. Jak odpowiedzieli apostołowie pewnemu więziennikowi, który zapytał, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli, wierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Albowiem zapłata za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Albowiem łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę i to nie jest z nas. Dar to Boży jest, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
życie wieczne jest najlepszym darem, jaki kiedykolwiek ofiarowano. I jest to dar, który Bóg ofiaruje nam. I życzę Ci, abyś ten dar przyjął, abyś uwierzył Bogu, odrzucił wszystkie inne nauki i położył całą swoją nadzieję w Jezusie Chrystusie. A wtedy, pomimo tego, że odejdziemy z tego świata, zasiądziemy jeszcze razem przy stole. To jest słowo wiary, które opowiadamy, że jeśli byś usty wyznał Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twoim, że Go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz. A bowiem sercem wierzono bywa ku sprawiedliwości, ale się usty wyznanie dzieje ku zbawieniu. Bo Pismo mówi, wszelki, kto weń wierzy, nie będzie pohańbiony. Gdyż nie masz różności między Żydem i Grekiem, bo tenże Pan wszystkich bogaty jest ku wszystkim, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto by wzywał imienia Pańskiego, zbawiony będzie.